Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o świętości w czasach współczesnych. Zapraszam. Nierzadko, gdy myślimy, mówimy o świętości, to wprawdzie wszyscy wiemy, że zasadniczo każdy jest do niej powołany, jednak w praktyce bardzo często można spotkać wśród katolików takie przekonanie, że no bardziej to chodzi o to, żeby umrzeć w stanie łaski uświęcającej, żeby dostać się do nieba, a na wiele więcej to już liczyć nie można. Otóż jest to błąd. Każdy jest faktycznie, realnie powołany do świętości. I o tym warto wciąż na nowo sobie przypominać, to warto wciąż na nowo powtarzać, że faktycznie to wielkie powołanie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem, do tak głębokiego wszczepienia w Chrystusa, że to naprawdę widać, że ta świętość, to zjednoczenie z Chrystusem przelewa się na zewnątrz i staje się dla całego otoczenia widoczne, że to jak najbardziej jest rzecz jak najbardziej pożądana. Na czym ona polega, gdy mówię o tym, że staje się widoczna? Oczywiście nie o to chodzi tutaj, żeby cały czas mówić o Panu Bogu, albo żeby cały czas mieć na sobie mnóstwo różnych oznak naszej pobożności. Oczywiście zupełnie nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o takie przepełnienie Chrystusem, że poprzez nasze nadprzyrodzone cnoty pokazujemy realnie, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez wiarę, poprzez nadzieję, poprzez miłość, które są ewidentnie widoczne, jak również poprzez cztery cnoty kardynalne, poprzez roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. W ten sposób faktycznie pokazujemy, że jesteśmy zjednoczeni głęboko, w nadprzyrodzony sposób z Chrystusem. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o przeszkodach na drodze do świętości, a konkretnie o tych przeszkodach, które nas, ludzi żyjących w pierwszej połowie XXI wieku, dotyczą. Otóż pierwsza przeszkoda, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to są rany naszej duszy, czy też brak fundamentów. O ranach naszej duszy już sporo mówiłem w cyklu w szkole Akwinaty, cyklu o wychowaniu. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nim i w kontekście wychowania, i w kontekście samowychowania. Otóż tutaj tylko bardzo krótko. Wszyscy jesteśmy głęboko zranieni przez grzech pierworodny. Mamy we władzach naszej duszy tą skłonność do ignorancji, do przylgnięcia do błędu w rozumie. Mamy tą ignorancję we władzy naszej duszy, którą nazywamy wolą, we władzy decyzyjnej naszej duszy. Mamy złość, skłonność do tego, aby wybierać fałszywe dobro, czyli po prostu zło. We władzy pożądawczej mamy nieumiarkowanie wobec tego, co przyjemne, i we władzy gniewliwej mamy słabość. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że niestety ludziom pierwszej połowy XXI wieku bardzo brakuje dobrego wychowania. Nam wszystkim bardzo brakuje solidnego katolickiego wychowania. Głównie przez kryzys w Kościele, przez to, że Kościół w dużej mierze porzucił tradycyjną dyscyplinę, stał się w dużej mierze, bardzo upraszczając, niezdolny do tego, żeby naprawdę prowadzić rodziny do solidnego wychowania, które zaleczyłoby te rany naszej duszy i które sprawiłoby, że naprawdę bylibyśmy zdolni skonfrontować się z tym światem, że naprawdę bylibyśmy zdolni praktykować te przede wszystkim cztery cnoty kardynalne. A więc pierwszy problem, z którym musimy się zmierzyć, to jest brak fundamentów, brak dobrego, solidnego wychowania. I tutaj polecam właśnie, czy powinniśmy, aby temu zaradzić, zadbać o samowychowanie. Dlatego bardzo polecam pisma ojca Woronickiego, które właśnie o tym traktuje. Czy to jego wielkie pismo, wielkie dzieło Katolicka Etyka Wychowawcza, jednak to jest dzieło dosyć trudne, czy to tym bardziej te małe dzieła wychowawcze, na przykład Wychowanie Człowieka, pismo dostępne antykwarycznie, ale są różne zbiory jego tekstów, które są drukowane
już współcześnie, który łatwo można dostać. Wszystkie te jego pisma dotyczące wychowania bardzo, bardzo polecam. Zachęcam również do zapoznania się tutaj z cyklem W Szkole Akwinaty na naszym kanale Szkoły Akwinaty. A więc pierwszy problem, brak fundamentów i tutaj musimy zadbać o samo wychowanie. Bowiem bez tych fundamentów nawet człowiek, który poznaje prawdę, który naprawdę chce zdążać do świętości, który wie, jakie są środki, które powinniśmy obrać, ma z tym ogromny problem, bowiem te rany duszy cały czas ściągają go na dół. Drugi problem to jest liberalny świat. O co chodzi? Otóż żyjemy w konkretnym środowisku, w konkretnym otoczeniu i ten duch rewolucji, duch uwolnienia od Bożych praw wciąż nas zalewa. I z jednej strony może on nas niepostrzeżenie zarazić naszą duszę w ten sposób, że i my stajemy się takimi rewolucjonistami przeciwko Bożym przykazaniom, pomimo tego, że sobie z tego nie zdajemy sprawy. To jest jedna rzecz, pierwsze zagrożenie. Ale z drugiej strony też jest bardzo możliwe, że nasza reakcja na ten rewolucyjny świat jest zupełnie niewłaściwa. Właśnie przez ten brak fundamentów, o których wspomniałem na początku, bardzo często dzieje się tak, że my reagujemy w sposób zupełnie przesadzony, że widząc właśnie na przykład, że ten świat, współczesny świat nauki na przykład nie mówi o Bogu, nagle jesteśmy skłonni właśnie powiedzieć, że nie, ta współczesna nauka to w ogóle nie ma sensu, ona w ogóle nie mówi o Bogu, jest ewidentnie ateistyczna i na pewno w ogóle wszystko, co mówi, to jest niewłaściwe. A więc z jednej strony można ulec temu rewolucyjnemu duchowi, z drugiej strony można zareagować na niego w sposób zupełnie niewłaściwy, nieproporcjonalny, a więc i tutaj potrzeba pewnego wyważenia, tutaj jako drogę do naprawy tego, do znalezienia takiej roztropności w tym wszystkim polecam bardzo encykliki papieskie. Podam link do wydawnictwa Tedeum, które wydało te tradycyjne, stare encykliki papieskie. To jest nauczanie Kościoła, to jest mądrość Kościoła, to jest filozofia i teologia najwyższych lotów, podane w przystępny sposób i to jest te encykliki to jest naprawdę wielka szkoła roztropności. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Trzeci punkt, trzeci problem, z którym musimy się zmierzyć na naszej drodze do świętości, to jest oczywiście kryzys Kościoła. Co mam na myśli? Dobrze wiemy, że hierarchia kościelna, księża, biskupi, czy też nawet ta najwyższa rzymska hierarchia kościelna w zasadzie prześciga się nawzajem w zapewnianiu, że wszystkie religie są dobre, że wszystkie religie prowadzą do Pana Boga, że tak naprawdę to nie ma potrzeby nawrócenia. Jednocześnie w przekazie Kościoła milczy się o konieczności łaski uświęcającej do zbawienia, o konieczności tego wszczepienia w Chrystusa do zbawienia. Porzucono, zapomniano o tradycyjnej dyscyplinie i tradycyjnej ascetyce, czyli o ćwiczeniu naszej duszy, o tym, w jaki sposób mamy walczyć z naszymi wadami, w jaki sposób mamy dążyć właśnie do świętości. Przyjęto taki, można powiedzieć, hura optymistyczny obraz rzeczywistości, obraz człowieka, który praktycznie już jest właśnie święty i tylko tak naprawdę musi to zrozumieć i tylko starać się być grzeczny dla wszystkich, a każdy to przecież potrafi i wszystko będzie dobrze. Otóż nie. Droga do świętości wymaga pracy. O tym mówili wszyscy święci. I dlatego należy wracać do tych wielkich nauczycieli życia duchowego. Należy dbać o tą prawdziwą formację religijną. A więc ten kryzys w Kościele również jest wielką przeszkodą w naszej drodze do świętości. Z jednej strony kryzys liturgiczny, który de facto niszczy wiarę w ofiarny charakter mszy świętej, w konieczność łaski Chrystusowej do zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj odsyłam do mojego materiału, który również podlinkuję. Reforma liturgiczna, rozwój czy dewastacja świętej liturgii. To jest to długi materiał, ale też rzecz wymaga długiego omówienia. A więc Kościół nie prowadzi tak, jak powinien do świętości. To jest wielki problem. Z jednej strony część z nas może ulec temu przekazowi i faktycznie, bez wątpienia, ogromna część katolików faktycznie nie zdąża do świętości, bo im nie powiedziano, że trzeba to robić, bo ich nie nauczono, jak
to robić, ale z drugiej strony też reakcja nasza na ten kryzys może być znowu zupełnie niewłaściwa przez ten brak fundamentów, o których mówiłem przed chwilą. I może tak się zdarzyć, że właśnie człowiek, widząc, że źle się dzieje w Kościele, powie sobie, że ja już w ogóle nie potrzebuję tego Kościoła, nie potrzebuję tej hierarchii, ewentualnie jeszcze korzystam właśnie z sakramentów, ale tak naprawdę to już nie chcę mieć nic wspólnego z hierarchią, nie mam tego zaufania, nie mam tej gotowości do poddania się pod duszpasterstwo, i to również jest wielkie zagrożenie. Potrzebujemy na naszej drodze do świętości faktycznie hierarchicznego Kościoła, potrzebujemy kapłanów, którzy nie tylko udzielają sakramentów, ale którzy również prowadzą do świętości. Dlatego należy jak najbardziej znaleźć takich kapłanów, którzy raz, że odprawiają prawdziwie godną, tradycyjną mszę świętą, dwa, że znają tradycyjną teologię, trzy, że znają tradycyjną duchowość i potrafią prowadzić ludzi faktycznie do świętości. I oczywiście takim kapłanom należy poddać się właśnie pod duszpasterstwo, pozwolić się w tym względzie kierownictwa duchowego prowadzić po to, aby zdążać do świętości, aby zbliżać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten odcinek jest również pewną reklamą. Świętość dzisiaj, tytuł tego odcinka, nie jest przypadkowy, jest również tytuł najnowszego numeru naszego czasopisma dwumiesięcznika Zawsze Wierni. Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z nim. To, co powiedziałem, było to streszczenie pierwszego artykułu z tego numeru, właśnie traktującego o tym, w jaki sposób mamy w naszych konkretnych okolicznościach zdążać do świętości. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym numerem. Oczywiście w opisie będzie link do wydawnictwa Tedeum, gdzie można sobie ten dwumiesięcznik nabyć. Bardzo polecam tutaj również artykuł księdza Łukasza Szydłowskiego, który traktuje o rzeczy, która bardzo często porusza, która bardzo często pojawia się w pytaniach, mianowicie jaki jest związek, czy jakie są relacje pomiędzy bractwem kapłańskim świętego Piusa X, a innymi kapłanami odprawiającymi mszę świętą tygrzęcką. Jakie są relacje, dlaczego nie ma tutaj może jakiejś głębszej współpracy i tak dalej, i tak dalej. Jest to również bardzo ciekawy tekst właśnie na ten temat. Bardzo polecam. Dwumiesięcznik Zawsze Wierni, dostępny w wydawnictwie Tedeum. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.